wieczór przed pogrzebem papieża Benedykta XVI możemy porozmawiać z dyrektorem naszej siostrzanej telewizji w Niemczech, panem Martinem Rottweilerem. Bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Grazie mille, Martin. Bardzo dziękujemy, Martin, że jesteś tu z nami, że chcesz z nami porozmawiać. Chciałem cię zapytać. My, polscy katolicy, przeżyliśmy w sposób szczególny śmierć papieża Polaka Jana Pawła II. Chciałem cię zapytać, jak dzisiaj katolicy niemieccy przeżywają śmierć papieża Niemca, papieża Benedykta? Są ci, którzy naprawdę powiedzieli mi, że stracili ojca, ojca duchowego, ale również ojca, który był fortecą teologiczną. Ktoś, kto zna sytuację Kościoła niemieckiego w Niemczech, wie, że jest wiele dyskusji i wiele różnic, również wewnątrz Kościoła niestety. Ale naturalnie jest żałoba, jest świadomość tego, że straciliśmy wielką osobowość, jednego teologicznie geniusza, bez wątpienia, ale również zwyczajnego wiernego, który był wielkim przykładem wiary. Dla nas to tak jakby pewna epoka właśnie się kończyła. I myślę, że jesteśmy pewni, że jego spuścizna teologiczna, ale również człowiecza, pozostanie bez wątpienia. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, kiedy jeszcze nie potrafimy ocenić i docenić w pełni tego, co papież Benedykt zrobił. Martin, jaka była twoja osobista relacja z papieżem Benedyktem XVI? Spotkałeś się kiedyś na żywo? Tak, pierwszy raz, kiedy byłem studentem filozofii tutaj w Rzymie na Uniwersytecie Angelicum. Miałem pewne wątpliwości, pytania tylko, które chciałem zadać ówczesnemu prefektowi kardynałowi Ratzingerowi, bo zacząłem studiować filozofię, teologię i nie byłem zbyt zadowolony z tego, co studiowałem w Niemczech, dlatego przyjechałem do Rzymu studiować i rozmawiałem z nim jakby o problemach, które sam przeżywałem i on zaprosił mnie i tak z nim rozmawiałem, jak teraz tutaj z tobą przez godzinę. On był prefektem, a ja byłem zwyczajnym studentem filozofii. Nie miałem żadnych wielkich problemów, które miałbym do przedyskutowania, a on wziął cały ten czas, poświęcił mi, aż przyszedł jego sekretarz i powiedział, już czas, Ojcze Święty, już czas na obiad. Był on naprawdę pokorny i słuchał i odbierał wszystko bardzo poważnie. Był to obraz zupełnie inny niż to, co pokazywały media. Oni mówią, że Bóg jest Rottweilerem Boga, tak jak moje nazwisko Rottweiler, więc taki trochę nieprzewidywalny, a nie. On był naprawdę człowiekiem pokornym i bardzo, że tak powiem, czułym, bardzo pełnym szacunku w dialogu i był geniuszem swojego intelektu, intelektualnym geniuszem. Bardzo mocno doceniłem kompatybilność umysłu i wiary. Spotykaliśmy się oczywiście również po tym, jak zacząłem pracować dla EWTN w Niemczech. I wtedy jego pierwszym pytaniem było, kiedy był jeszcze prefektem, jak się ma matka Angelika? On bardzo się interesował, bardzo cenił kanał i pracę EWTN. Tego jestem pewny. Spotykaliśmy się również, kiedy podczas audiencji generalnej papieża Benedykta, byłem w pierwszej linii, pewnego razu podarowałem mu również biografię matki Angeliki, która była wydana w języku niemieckim, została też wydana w języku polskim i są tego zdjęcia. Ojciec Święty spojrzał i powiedział, wow, miał naprawdę, bardzo doceniał ją. Wywarł na mnie tym wielkie wrażenie.
i również później jako papież emeryt, spotykaliśmy się trzykrotnie. Ostatni raz w tym roku, nie, w tamtym roku, przepraszam, w czerwcu, miałem możliwość spotkania się z nim na mszy świętej porannej i porozmawiać z nim później. Przygotowaliśmy taką transmisję bezpośrednią ceremonii z okazji jego urodzin, kiedy miał 95 urodziny. I przeprowadziliśmy relację bezpośrednią, którą on mógł oglądać w swoim klasztorze i był tak wdzięczny za to, że okazał nam całą swoją radość. Coś więcej, co mogę powiedzieć, to kiedy zapytałem go: Ojcze Święty, czego Ojciec by chciał od nas, co Ojciec Święty chciałby od nas otrzymać? On powiedział: pozostańcie wierni misji Matki Angeliki. Mówcie o wierze w sposób pełny. Głoście wiarę w pełni, a nie zmniejszajcie jej, jak wielu robi. I to jest wiadomość, również zadanie, które nam przekazał, który mamy my w EWTN w całym świecie. Martin, dla Polaków pontyfikat Benedykta XVI był ciągłością pontyfikatu Jana Pawła II. Poprzez specjalną przyjaźń, która była między nimi, ich współpracę. Również dlatego, że papież Benedykt umożliwił szybki proces beatyfikacji Jana Pawła II, więc my odczuwaliśmy go bardzo blisko nas. Czy tak samo było dla katolików niemieckich? Czy oni również widzieli go jako kontynuację pontyfikatu Jana Pawła II? Tak, oczywiście. Ja wierzę, że kontynuacja była jasna. Jedno serce, jedna dusza. Ja jestem w pełni przekonany, że to było właśnie taki tandem między tymi dwoma. To jest pełna kontynuacja. Kardynał Józef Ratzinger współpracował z Janem Pawłem II ponad 23 lata jako prefekt m.in. Kongregacji Nauki Wiary. Jest angielskie określenie Dream Team. Według mnie ci dwaj byli właśnie Dream Teamem Kościoła katolickiego, bo Jan Paweł II mnie osobiście nauczył kochać Kościół, nauczył mnie kochać papieża jako Piotra. I dla mnie była to naprawdę jedność, której nie widzieliśmy chyba nigdy w przeszłości i miejmy nadzieję, że jeszcze ją zobaczymy w przyszłości. Ale była to jedność, gdzie Jan Paweł II potrafił rozmawiać z ludźmi, miał wielki charyzmat i zdolność rozmawiania z ludźmi. Również papież Benedykt na swój sposób zupełnie inny, ale szedł tą samą drogą, również takiego osobistego podejścia, aby nauczyć nas patrzenia na Chrystusa. Obaj byli ludźmi Kościoła, ludźmi modlitwy. I były to punkty w jego życia do ostatnich dni, jak wiemy. Różaniec, msza święta i godziny modlitwy. Również kiedy był papieżem, i to potwierdził mi również jego sekretarz osobisty, również jako papież, te spotkania z Bogiem były stałe. Nie było nic ważniejszego od tych trzech spotkań z Panem podczas modlitwy w ciągu dnia. Jak powiedziałeś wcześniej, śmierć Benedykta XVI zamyka pewną epokę dla Kościoła katolickiego. Co według Ciebie zostawił nam, katolikom, ten pontyfikat? Czy my dzisiaj jesteśmy jeszcze zdolni słuchać i zrozumieć nauczania Benedykta XVI? Myślę, że to czas, aby rozumieć je lepiej. Może wcześniej nawet dotychczas nie rozumieliśmy go odpowiednio, bo on bardzo wiele nauczał. I dla mnie ta jedność i ta ważność racji względem wiary i wiary względem racji. To jest dla mnie coś wspaniałego. Coś, co musimy jeszcze
dogłębnie zbadać i poznać to, co on nam zostawił w swej bogatej teologicznej spuściźnie, w tym samym czasie pozostając prostym w wierze. I on to zawsze mówił u jego rodziców. To było coś, co on przez całe życie podtrzymywał, czyli ta prostota wiary. I o tym musimy zawsze pamiętać, że bycie chrześcijaninem to nie jest decyzja wynikająca z pewnej ideologii czy decyzji moralnej, tylko to jest relacja bezpośrednia z Jezusem Chrystusem. I on zawsze nam przypomina, że to jest nasze zadanie, poznawać Jezusa zawsze więcej i kochać Go ciągle więcej. I to jest coś, co zostawił nam w ostatnich swoich słowach: Panie, kocham Cię. W tym zawarł wszystko. I on ze swoim sposobem przedstawiania, pokazywania i dotykania prawdy jest to coś, co mi bardzo pomogło uwierzyć. I jestem za to bardzo wdzięczny, tak jak wielu chrześcijan. Może pewnego dnia będzie on doktorem Kościoła. Myślę, że zasługuje na to, ale oczywiście nie my będziemy o tym decydowali. Ale mam takie przeświadczenie, że on będzie doktorem Kościoła, będę wtedy szczęśliwy. Ja również myślę w podobny sposób. Ja tak jak powiedziałeś wcześniej, widzę ten tandem Jana Pawła II i Benedykta XVI jako dwóch papieży przejścia. Jan Paweł II, który pozwolił nam zostawić XX wiek za plecami, i Benedykt XVI, który otworzył nas na wiek XXI. Martin, bardzo dziękujemy za Twoje piękne słowa. Bardzo dziękujemy również EWTN Niemcy za współpracę z nami i za to wszystko, co robimy razem. Dziękujemy za naszą przyjaźń, o której mogę powiedzieć, że jest przyjaźnią. Oczywiście. Bardzo dziękujemy, Martin. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie.